Samorządowcy po raz kolejny narzekają, że tracą dochody. Wprawdzie rząd obiecuje samorządom dodatkowe pieniądze, ale zdaniem prezydentów i burmistrzów, to jedynie częściowa rekompensata tego, co stracili. Paweł Jędrusik. Samorządowcy po raz kolejny głośno mówią, że dotyka ich reforma podatkowa. W Tychach wyliczają, że gdyby nie ona, to na 2023 rok z podatku PIT miasto miałoby 319 milionów złotych. Tymczasem z Ministerstwa Finansów Tychy dostały tylko 197 milionów złotych, a premier obiecał dodatkowe 43 miliony. Jak łatwo wyliczyć, różnica jest spora. To jest nieuczciwe. Przekazywać ludziom, mieszkańcom, a no taki jest komunikat rządu, taki jest komunikat pana Wojewody na jego oficjalnej stronie, że to są dodatkowe pieniądze. No jakie to są dodatkowe, jeżeli zabrano mi 119, a dano 43? To jest częściowe zrekompensowanie ubytków dochodów. Częściowe. W przypadku Tychów to jest dokładnie 30. Chyba 4 czy 35%. Ale to nie tylko problem dużych miast, bo jak wylicza burmistrz Cieszyna, wydatkowanie poszczególnych kwot ma różne znaczenie w zależności od wielkości miasta i jego budżetu. Mówimy o takiej średniej wielkości miasto, które, no, dla którego wydanie na drogę 10 milionów jest, jest bardziej bolesne dla budżetu niż wydanie na drogę 10 milionów z budżetu Tychów czy Sosnowca. To właśnie o to chodzi, żebyśmy, żebyśmy jednak mogli stabilnie przewidywać, ile tych pieniędzy będziemy mieli, a nie zgadywać, czy te pieniądze trafią do nas, czy nie trafią, czy zaczynać projekt, czy zaczynać. Inwestycje, Jak wyliczają w Cieszynie, na zmianach podatkowych stracili około 26 milionów złotych, a rekompensata wyniesie tylko 7 milionów 800 tysięcy złotych. Mniejsze wpływy oznaczają nie tylko problemy z nowymi inwestycjami, ale także ze spięciem samego budżetu poszczególnych miast. Konieczne będą więc dalsze cięcia wydatków. Tak naprawdę to myślę, że już szukać tych oszczędności się nie da, bo, bo, bo myślę, że wszystkie samorządy od wielu lat starają się szukać oszczędności poprzez różnego rodzaju inwestycje. W oświetlenie, w termomodernizację, różnego rodzaju działania, które mają przynosić oszczędności. Dzisiaj już jesteśmy na takim etapie, że, że oszczędność byłby skot w przepaść i ograniczanie usług dla naszych mieszkańców, a tego byśmy nie chcieli nigdy robić. Tyle tylko, że miasta mogą nie mieć wyboru, a pierwszy w kolejności może być transport publiczny. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin GZM nie zgodzili się na wyższą składkę na utrzymanie komunikacji miejskiej. Sprawa wróci po wakacjach.